Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. Tym razem przychodzę do Was z horoskopem dla Skorpiona na rok 2018. Tak, prosiliście mnie, tam Pan Tomasz, tutaj wszyscy razem Skorpion, zatem też nie obiecałam, ale mówiłam, że postaram się nagrać tego Skorpiona troszkę szybciej, żeby się Wam udało. Jest też okres przedświąteczny, dlatego też mi trudniej zorganizować czas na pewne rzeczy. Staram się jak mogę, ale przechodząc do rzeczy. Horoskop na rok 2018 dla Skorpionów. Nie jestem tarociską Agiatis, prywatnie Magdalena Brzuskowska. A moje techniki dywinacyjne to właśnie karty tarota, jego energia symbolika pozwala mi na odczyt przyszłych Waszych zdarzeń, numerologia, karty anielskie, ale również i rytuały. Również utworzyłam grupę na Facebooku, zatem zapraszam wszystkich chętnych. Tam pewne rzeczy się pojawiają z mojej strony i filmiki, które mi się uda nagrać znacznie wcześniej. Grupa je widzi, a później reszta świata, ja to tak w cudzysłowie mówię. Również możecie zajrzeć na mojego fanpage'a Tarocistka Agiatis, tam macie zakładkę usługi, zobaczycie, co możecie jeszcze ode mnie uzyskać. Również seria Wasze pytania, moje odpowiedzi, odpowiedzi na YouTube, na Wasze pytania wysłane przez SMS-a bądź Tip and the Nation. Na dole są wszystkie linki i filmik odsyłający do filmiku instruktażowego, jak zadawać właśnie do tejże serii pytania. No dobrze, moje drogie Skorpiony, już patrzymy, co też tutaj ten rok 2018 się dla Was rysuje, jak to będzie wyglądało. Rok 2018 dla Wagi, rok 2018 dla Skorpiona. Przed chwilą nagrywałam dla Wagi, stąd jeszcze energia. I Skorpion, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Oj, Skorpiony, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Będzie bujnie, no jak żeby nie u Skorpiona miało nie być bujnie. Styczeń, aha, jeszcze to jest tak, z jaką energią wychodzicie i co tutaj jest na przyszłość. I teraz tak, jakaś ciężkość mi się pokazuje z wchodzenia na ten przyszły rok, na ten 2018. Uważajcie na wszelkiego rodzaju historie zdrowotne, żeby Was to nie przygniotło z jakiegoś powodu, ale styczeń mi się pokazuje, że będziecie obserwować to właśnie, jak ta przeszłość rzutuje na przyszłość, tak? Również uważajcie na sprawy tutaj intymne, sprawy z układem moczowym, bo dwójka buław mówi o obserwacji, a w aspekcie zdrowia mówi o też problemach możliwych właśnie z układem moczowym, czy też sprawy intymne, jakaś bierność mi się tu rysuje. No z tej bierności to tak wskakujecie od razu w bardzo dużą aktywność. Karta kochanków mówi w lutym o możliwych romansach, o aktywności tejże intymnej, ale również o tym, że Skorpiony, które poszukują partnera, partnerki, że to będzie bardzo aktywny czas w tym temacie, ale również będziecie stawiani przed wyborami. Ten miesiąc będzie dla Was kluczowy. Jakie decyzje podejmiecie teraz, tak one będą wibrowały do końca roku. I teraz tak, marzec. Marzec jest w kapłance, czyli mogą wyjść na jaw jakieś tajemnice, które przed Wami się skrywało. Skorpiony, które mają partnerki, mogą wchodzić w układ partnerski, romansowy. Tak, kobieta w ukryciu mi się tutaj pokazuje. I teraz tak. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Możliwa jakaś impreza. A tutaj okolicznościowa, możliwe jakieś świętowanie, sukces, w każdym razie tutaj jest czas, nazwijmy to, bardzo aktywny, towarzyski. Tutaj zwróciłabym uwagę, moje kochane Skorpiony, na kwestie emocjonalne, które się przy Was pokazują, bezsenne noce, ale też, żebyście się nie zamartwiali zbytnio i nie zatracali się w tak zwane czarnowictwo. Niektóre Skorpiony tak mają, a niektóre wręcz odwrotnie. I tutaj raczej jest to skierowane są słowa do tych osób, które mają właśnie skłonności do przesady.
I teraz tak, czerwiec, jakaś podróż. Może być to w kwestiach zawodowych, bo trójka była w mówię o poszerzaniu horyzontów zawodowych, ale również wyjazd za granicę. Być może tutaj do osoby, którą darzycie uczuciem. Zatem coś takiego się tu zarysowało w sprawach zawodowych, poszerzanie horyzontów. Zatem bardzo fajna karta. Lipiec dla Skorpiona tych samotnych, karta zakochania, odwzajemnienia, nowe uczucie, które przy Was będzie Wam towarzyszyło. Także te Skorpiony, które są samotne, już będą mogły satysfakcjonować się właśnie prawdziwym, szczerym uczuciem. Tutaj kwestie sierpnia, możliwe jakieś pieniądze urzędowe, być może doposażenie finansowe, być może będziecie się starali o jakiś kredyt, to też on się tutaj pokazuje, ale również te Skorpiony, które już są w tym wieku, w którym chcą przechodzić na emeryturę, starają się o rentę, to ta karta również o tym mówi. No i tutaj jest wrzesień. Wrzesień jest pełen sukcesów, tak? Ale ważne, żeby ten sukces i ten stan utrzymać, a nie żeby to było słomiany zapał na zasadzie, no dobra, udało się, no to teraz mogę sobie tutaj pozwolić na nic nie robienie. Tak, w zależności w jakiej sferze się to będzie realizowało. Ważne, żeby pamiętać o tym słomianym sukcesie, żeby słomianym zapale, tak, żeby on się tutaj nie przyplątał. To z czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. W październiku, październik, niektóre Skorpiony mogą prosić o jakąś szansę, tak? Szansę na rozwój, szansę na powrót, być może jakaś relacja się wcześniej tutaj zakończyła, bo większość z Was się zakocha i nie będzie chciała tej szansy, ale jakby ta karta też o tym mówi, chciałabym nadmienić, ale karta Wianka Monet przede wszystkim mówi o stażach zawodowych, o poszerzaniu wiedzy, nauki, szkoła podyplomowa, studium, kursy, takie rzeczy się tutaj rysują, zatem niektóre Skorpiony mogą w tym kierunku podążać, tak? To jest październik. W listopadzie mam pokazane, że nie wiecie, czego tak naprawdę chcecie. Że błądzicie troszeczkę po omacku i nie wiecie, w którą stronę macie podążać, tak? Ale karty pokazują, że świat przed Wami otworem i te Skorpiony, które chciałyby współpracy z zagranicą, z firmą międzynarodową, chciałyby wyjechać za granicę, jak najbardziej mogą w tym kierunku podążać. I teraz tak, osoby, które są w relacjach małżeńskich, partnerskich, mam tu pokazane, że może być z tego tytułu jakaś afera, że nie, druga półka może nie chcieć Was puścić w tym kierunku. Nie chcę, zbyt wiele lęków, obaw jest tutaj, trudna konwersacja między Wami, oczyszczająca i idziecie jednak w tym kierunku, a będzie konieczna rozmowa, zatem tak wchodzicie w ten 2019 rok w nowe możliwości, nowy rozwój, ale również i duże pieniądze. Zobaczmy ten układ 12 domów, który tutaj dla Was robię, a później pozostanie karta rada, tak? Już patrzymy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie wyglądało. Skorpiony, układ 12 domów. Okej, już patrzmy. Wygląda i Skorpion na dzień dobry. I widzicie, znowu jest tutaj jakaś taka ciężkość, która mi się tu rysuje, zatem zwróćcie na to uwagę. No i mi się teraz tak pokazuje, że Panie mogą to zakochanie, które się pokazało, a to tutaj też mi się mężczyzna docelowy pokazał, tak, że możecie spotkać partnera tego właściwego. Zobaczmy, jak ja tu mam w odbiciu. Teraz tak, Skorpiony, które mają już duże dzieci, które gdzieś tam straciliście z nimi kontakt, czy też gdzieś tam się od was odwrócili i uważacie, że no już jest pozamiatane. Ja tu mam powrót dzieci, tak? Powrót kontaktu, który wydawał być już niemożliwy do zrealizowania. Zatem tak, w tych sprawach zawodowo-finansowych będą zmiany, pozytywne zmiany, ale również mam pokazane, że będziecie mieć wsparcie w tych zmianach, oprócz tego w grudniu, co się pokazało, tak, w tym wyjazdem, bo w międzyczasie też były te
te zmiany. Niektóre skorpiony, które są w relacjach partnerskich, tych toksycznych, te, które je gdzieś tam ciągną w dół, odejdą. Przyjaciół zdobędziecie tutaj. Znowu mam w blokadzie ten wyjazd, także uważajcie na to. Panowie, też tu się pokazuje Wam partnerka z dzieckiem, także czy przy dziecku. A kiedyś, gdy mi wyszło, że partner będzie miał dziecko, to wyszło tak, że mężczyzna docelowy z dzieckiem. I kiedyś było coś takiego, że to oni najpierw mieli dziecko, a później wzięli ślub. Zatem też to jest taka nauka, że może być partnerka docelowa, pojawi się dziecko. Także taka jest tutaj historia. Jaki ogólny rozrachunek dla Was? Karta gwiazdy, zatem nie będzie tak źle. Karta gwiazda jest spełniającej życzenia, także jedna ze sfer. A tutaj będzie naprawdę bardzo fajnie w tym 2018 roku przy Was wibrowała. No to zobaczmy, jaka jest karta rada dla Was. Jaka jest karta rada dla Skorpiona? Karta rada dla Skorpiona. Karta rada dla Skorpiona. A co z każdym to powinno zwrócić uwagę? Już patrzymy, jak to wygląda. No i to jest tak szlifowanie zawodu. Jakieś wahanie z tego tytułu. Okej. I teraz popatrzę na dzień dobry. Znowu szlifowanie, szlifujcie swoje umiejętności. I teraz tak. To, co jest dla Was dobre. Znowu mam tu pokazane nowe możliwości zawodowe, tak? Nowe umowy. To, co może być trudne, tutaj jest dziesiątka kielichów. To jest zwłaszcza dla pań skorpionic, żeby nie wchodziły w relacje jako ta druga, ale mężczyzną. Tutaj wyszła kobieta, z tego co pamiętam, w ukryciu. I teraz tak, gdy coś takiego się zadzieje, to dobrze by było nie wchodzić, bo zniszczycie jakieś struktury, które nie powinny być jeszcze teraz zniszczone, tak? Karta rada. Siódemka kielichów, korzystajcie z życia, dosłownie tak, bo w pozytywie to ona się tak mówi, i realizujcie marzenia. Ostrzeżenia. Wasze emocje mogą Wam przeszkadzać, tak? Wasze tutaj. I właśnie w aspekcie tego podążania z być może za granicę, być może współpracą z zagranicą międzynarodową, to jest to, żeby emocje Wam tego nie odcięły, bo czasem jest tak, że rezygnujemy przez pryzmat tego, że ktoś w nas nie wierzy na tej zasadzie, tak? Bądź ktoś chce nas przywłaszczyć. Warto przedyskutować tą sferę. I jak tu jest wynik? Szóstka, czyli kochankowie, w tej talii kochankowie mówi o zawarciu związku małżeńskiego, zatem intratne współprace, ale również i to jest to, co było w tym układzie 12 domów, że możecie spotkać partnerów, z którymi będziecie na długo, długo, a dla związków małżeńskich może to być na przykład odnowienie przysięgi albo tutaj zwrócenie na siebie uwagi raz jeszcze i pokochanie siebie na nowo. Czasem tak się dzieje. Zatem mam nadzieję, kochane skorpiony, że ten horoskop Wam się podoba, że będziecie wiedzieli, w którą stronę podążać, w którą absolutnie nie, co robić, a czego nie robić. Jeśli Wam się horoskop podobał, to zapraszam łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji kanału, żaden filmik Was nie ominie. Zapraszam Was również na grupę, powiązaną nowość z fanpage'em Tarocistka Giatis i tam mamy bardzo fajne, malutkie póki co towarzystwo, ale tam są naprawdę fajni ludzie. Zatem możecie dołączyć do nas, tutaj też mamy to fajne, magiczne towarzystwo, ale i tam może nas być znacznie więcej. Ściskam Was bardzo mocno, całuję i pa, pa.